Moi drodzy, dziękuję bardzo wszystkim skrzypkom, muzykom, jak i również mediom, od tych naszych branżowych do największych mass mediów, za wsparcie tej sprawy dotyczącej niewpuszczenia moich skrzypiec na pokład samolotu w Wilnie. I mam fantastyczne wiadomości, mianowicie po pierwsze, LOT przyznał się do błędu pracownika, co jest dla nas oczywiście wszystkich bardzo ważne, i oświadczył, że wpuszcza skrzypce na pokład wszystkich swoich samolotów, jak i również przeprosił mnie i w mediach, i listownie, na maila, jak i telefonicznie. Otrzymałem zwrot kosztów poniesionych dodatkowych, jak i zwrot za bilet. Co ważne, LOT zmienił też, ujednolicił informacje na swojej stronie, jakie bagaże możemy wnosić i w instrumentach muzycznych, i w bagażach kabinowych. Możecie sobie poczytać tutaj w linkach. Co jeszcze bardzo ważne, LOT obiecał wystosować taką jednostronicową informację do wszystkich swoich pracowników, współpracowników na całym świecie, jak przewozimy dane instrumenty, oczywiście skrzypce w kabinie. Bardzo za to dziękuję i również być może z tego wyniknie jeszcze coś więcej. Zrobimy wspólnie z LOT-em kampanię, jak, gdzie, jakie instrumenty przewozimy w samolocie. Mam nadzieję, że się przyłączycie, tak jak teraz licznie, żebyśmy zrobili coś bardzo pozytywnego. Bardzo jeszcze raz dziękuję.